Jedziemy przez jakieś wioski tureckie. Spotkaliśmy takiego malutkiego pieska biednego. Jest taki chudziutki i malutki i szkoda go. Trochę go wzmocnimy, no ale nie zapewnimy mu przetrwania. Piesek już nakarmiony, a my jedziemy dalej. Tutaj wam wspomnę, że w Turcji uwielbiają sedany i są takie modele, których u nas się nie spotyka. Na przykład ten tutaj Fiat jest bardzo popularny. Świetne jest to Renault 9. Naprawdę fajny, pożądany klasyk. U nas by już byłoby warte sporo. To właściciel tego Renault 9, dumny z właściciel samochodu. Original. Original. Interior. Interior. Dobry stan, widać. Podsufitka miękka. Naprawdę dobre auto. Takie ciężarówki też tutaj się spotyka. Zatrzymaliśmy się przy drodze w knajpce i tutaj jest taka wystawa mięsa. Będziemy zaraz jeść szaszłyki z kurczaka. O, jeszcze są te desery. Też są spoko. A tak wygląda ta knajpa przy drodze. Jest Clipper. No i jest Laura. A tu przystawka, która poprzedza nasz posiłek. O, właśnie przyszedł. Powiem wam, że te małe papryczki wyglądają niepozornie, jak takie dzieci niewinne, papryczkowe, ale mają w sobie moc, aż szkatka się pojawia. A to dobrze. U mnie nie. U mnie tak. To jest spoko, to jest jakaś pietruszka z cebulą i z dodatkami, z przyprawami. Taki posiłek w całkiem eleganckiej restauracji, 13 zł na osobę wychodzi, także to jest naprawdę spoko cena i herbatkę można i kawkę walić codziennie. Tego się nie odczuwa, no u nas w Polsce niestety zostaliśmy upokorzeni na tej płaszczyźnie i kawa stała się luksusem. Nie ma to jak czaj po kurczaku. Po przejechaniu 200 km w jakiejś tam mieścińce losowej zamówiliśmy taką kawę z mlekiem. Patrząc na to, jaki jest tutaj kibel w tym lokalu, no to jedzenia bym raczej nie zamówił. Ale kawy można się napić, nie? No wiecie co, okazało się, że tam podali nam jednak kawę rozpuszczalną, bo nie zrozumieli naszego zamówienia. Więc zatrzymaliśmy się nad jeszcze jednym miejscu na kawę po turecku. Na wsi. Na wsi, to jest dobra. Jednakże tutaj też postanowiliśmy skorzystać z toalety i powiem wam, że jest jeszcze gorzej. Kotek z tyłu. No to w Stambule kawa 40 lir, czyli 10 zł dwie kawy. Tutaj 12 lir, czyli 3 zł za dwie kawy i dwie wody. No a jeśli chodzi o toaletę, no to papier zapomni. Ale da się załatwić sprawę. Niestety zaistniały okoliczności bardzo niesprzyjające. Być może to te krowy, a być może inna przyczyna. Jednakże wczorajszego wieczoru zakopałem naszego Clippera. Nie dało się go wykopać z tego miejsca, które było dzikie i chcieliśmy w nim spać, więc przyszliśmy na okoliczny kemping do ludzi, którzy nam pomogli. Dodatkowo uszkodził się obiektyw w moim aparacie i od teraz używać będę aparatu awaryjnego. Turcy mają takie urządzenia do parzenia czaju. Woda znajduje się tutaj. Tutaj wsypujemy herbatę i na dole jest piecyk, który podgrzewając wodę zaparza nam herbatę. Ten kamping nie jest w naszym stylu do końca, ponieważ jest tutaj mnóstwo ludzi, obudzili nas pijąc czaj z samego rana. Ludzie jakieś 2 metry od naszego auta hałasując dość mocno. Za to jest bardzo ładna plaża. Normalnie pustynia. Tutaj na plaży takie klify mamy i to jest piękny widok i szkoda, że nie mam aparatu, bo ten telefon tego nie oddaje, ale możecie przyjechać i sprawdzić na własne oczy. Ale zobaczcie, ciekawe jest to, że tutaj na plaży kobiety kąpią się normalnie w strojach, mają zakryte głowy i zakryte całe ciało.
A jak któraś jest w stroju kąpielowym, no ja takie jeszcze nie widziałem. No niektóre mają odkrytą głowę ewentualnie, a niektóre mają zakryte całe ciało. Jak takie mumie. Dla mnie to psychoza. Zobaczcie, tak jak mówiłem, wszędzie te Fiaty. Tylko że one są na takim tureckim logo, to jest jakaś taka turecka submarka. I ten akurat ma fajną w ogóle felgę, tutaj tak glebka, lekka, fajny samochód. Podoba mi się ta stylistyka z lat 70. kanciasta. Wygląda na wygodny. Nazywa się Bartin to miasteczko. Centrum wygląda podobnie jak Stambuł, tylko że w małej skali. Szukamy czegoś do zjedzenia, w Burger Kingu nie ma Wi-Fi. I będę szukał obiektywu do aparatu. Zamówiłem sobie Duruma z pierwszą z kurczaka. Znalazłem już obiektyw spod Stambułu, on jest 400 km prawie za nami już, więc muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie go wyślę. Tak wygląda miejsce, w którym miałem. Muszę znaleźć miejsce, gdzie będzie dostarczona przesyłka i biorę ten obiektyw i cisnę dalej z filmem. Nie poddam się. Patrzcie jaki sklep, tutaj są różne takie rzeczy typu słodycze. Ale są też takie proszki, nie wiadomo co to jest właściwie za proszek. Żelki, różne tematy. I to właśnie jest zastanawiające, jakieś proszki, no ale czy to... Co to za proszki? Może będzie protas wiedział. Tu jakiś ryż już taki przyprawiony, nawet z dodatkami. Spoko tematy, nie? Soczewice i tak dalej. Fasolki. A to? Co to jest? Tu też może protas będzie wiedział. Bierzemy sobie przyprawy. Papryka, curry i słonecznik. Papryka wychodzi, gotóweczkę. Curry wychodzi troszeczkę mniej. Przydadzą się do gotowania. Niedocenione turystycznie północne wybrzeże jest nie tylko lepsze pod tym względem, że jest tańsze niż południe, ale też jest tutaj zielono i chłodno. A to Amasra to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie odwiedziliśmy do tej pory. I to jest brama do miasta zbudowanego na półwyspie. Z jednej strony wejście oferuje taki widok, z drugiej strony jest jeszcze lepiej. Palimy sobie czaj. English tea. Po polsku herbata. Herbatka z widokiem na wyspę przejętą przez mewy. W końcu siedliśmy sobie na jakiś lepszy posiłek, ekskluzywny bardziej. I to jeszcze w takim miejscu bardzo ekskluzywnym w sumie. Aż szok, że nas na to stać. To są rybki, tu jest sola. Tutaj są chyba sardynki. No i podobny posiłek na przykład w Bułgarii przy takim podrzędnej restauracji przy drodze. Około 30 zł za porcję, nie całych. No tutaj 18 zł. Ekskluzywne to ulubione słowo. 18 zł w miejscu turystycznym. Także to jest naprawdę tanie. Nagle nas stać, czuję się jak Niemiec. Tutaj nie jest łatwo znaleźć miejsce do spania. My przejechaliśmy 30 km na wschód w poszukiwaniu miejsca. Tutaj jest bardzo trudno dostępne wybrzeże skaliste. Ale są poszczególne plaże. No i wszędzie są Turcy, którzy całymi rodzinami uwielbiają piknikować. Akurat dzisiaj mamy niedzielę. Tutaj jest taka jakaś przystań rybacka stara. Jest tutaj ujście rzeki, a za nią jest plaża. Tam, gdzieś tam jest taki wąski przesmyk i spróbujemy przez niego przejść, żeby dostać się na te plaże tutaj. Zobaczcie, jakie to są piękne plaże. Są takie ciemne skały, trudno dostępny brzeg, ale plaże piaszczyste. Tych plaż jest niewiele, jak patrząc na mapę w sumie. I większość z nich jest niedostępna od samochodu. Kończymy już dzień restauracją na wzgórzu, tym razem wołowina z frytkami. I zaraz będziemy szukać noclegu na plaży. Dobre jedzenie, fajnej restauracji, niedrogo, 10 zł za jedną porcję. Tak sobie dzisiaj spaliśmy, fajne miejsce, bo dzikie. Plaża fajna, bo kamienista pod tym względem, że no łatwo utrzymać czystość stóp, później wsadzając do butów, nie ma piachu. Jednakże w miejscu są też pewne minusy, otóż terror z komarami. Później gdzieś tam nad ranem meczet, wołanie z meczetu, czekanie bez pańskich psów, które miały obok bazę. Później, jak już komary się kończą, jak już zaczyna wschodzić słońce, to wjeżdżają muchy z kolei. Niezliczone ilości much. Nie można zlekceważyć też koguta.
koguta, który piał intensywnie i regularnie przez cały długi poranek. No śniadanie, taka jajecznica mocno pływająca i pikantna, w dużej ilości oliwy z oliwek z papryką. To jest fajny lokal rodzinny, ale powiem wam, że to jedzenie to jest jakaś masakra. To jest tyle masła i oliwy, że już dzisiaj chyba nic nie zjem. Strasznie ciężkie. A tu jest widok na plaży, taki lokal. Zbliżyliśmy się do miejscowości Spinok. Tutaj w okolicy jest sporo jezior. Przed nami jedno z nich, jest to rezerwat naturalny, gdzie można obserwować różne ciekawe gatunki ptaków. Znajdujemy się właśnie na wieży widokowej, w której można obserwować te gatunki. W teorii, bo w praktyce nie można tego zrobić, ponieważ szczyt tej wieży, platformy widokowej, został przejęty przez szerszenie, które tutaj zaczynają budować swoje gniazdo. Ale widok jest naprawdę fajny. Chwilę go pokażę i się zawijam, bo nie chcę zostać ukąszony. Idziemy zobaczyć jeszcze plażę. No i co my tu mamy? Plaża piaszczysta. Niestety dużo śmieci wyrzuconych z morza na brzeg. Choć nie cała plaża zaśmiecona. No niestety. Takie miejsca naturalne, piękne, dzikie, gdzie znajdziesz krowy duże, małe, są fajne, ale mają też swoje minusy. Zawsze jest coś za coś. Otóż droga w kierunku klifów jest bardzo ciężka. Zsunęliśmy się w bok. Teraz auto wisi. Podkurzyliśmy trochę, spróbujemy wyjechać. Niestety, drugie podejście. O. Zwróciliśmy na główną drogę, to jest takie miejsce bardzo relaksacyjne, tutaj coś sobie zjemy. I tędy prawdopodobnie też da się dojechać do tej latarni, tylko już normalną drogą, niepotrzebnie kombinowaliśmy w sumie na skróty. Ale kto to wiedział? A tutaj przedstawiam Państwu kota z psem. Kota z psem. I wyglądają jak rodzina. To rodzina? Tam w oddali, na tym półwyspie, leży to miasto zwane Sinop, do którego w końcu dotrzemy jutro być może. Mam nadzieję, że tam przyjdzie mój obiektyw.